Od roku 2007 prowadziliśmy inkubator organizacji pozarządowych. No i przystaliśmy na propozycję wstąpienia do projektu 18 w sieci, które organizuje Stowarzyszenie z Rybnika KRIS. Każdy z tych inkubatorów, które są w 18, mają swoją specyfikę. Nasz też. Nasz ma przede wszystkim duże pomieszczenie. Bardzo duże pomieszczenie budynku Rzadkiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Działa około 10 organizacji na stałe, a reszta po prostu przychodzi i korzysta z tych pomieszczeń. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną miasta Żory. Cele statutowe i misja, jaką realizuje, to jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, ich wsparcie i pomoc. Ale ta pomoc jest dostępna w każdym innym wymiarze niż finansowy. Dysponujemy pomieszczeniami, dysponujemy sprzętem, który jest im bezpłatnie użyczany, organizujemy im szkolenia, pomagamy, jeżeli taka jest potrzeba, zorganizować konferencje i też jesteśmy otwarci na ich propozycje. Czasami jest tak, że nasza rola jest na zasadzie, że jesteśmy partnerem przy realizacji ich projektów. I wtedy, jeżeli to załatwimy w ten sposób, w dzienniku tabelarycznym nie będzie to zbyt bolesne, a jednocześnie pozwoli nam wypełnić wymogi zarówno przepisów, jak i wymogi umowne wynikające z umowy dotacji. Ja prowadzę księgowość Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, dlatego tu korzystam z usług doradczych i organizowanych przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Kształcenia w zakresie właśnie ewidencji księgowej. Zapisów zakupu materiałów biurowych jest ewidencjonowany księgowaniem równoległym na kontach zespołu czwartego. Stowarzyszenie Artystyczne Żorskie Plenery ma tutaj swoją siedzibę i jednocześnie wykorzystuje tąże siedzibę na atelier pracy twórczej osób, które niezawodowo zajmują się malowaniem. Mamy trzy grupy, dziecięcą, młodzieżową i osób dorosłych. I te osoby dorosłe w ramach grupy twórczej atelier, bo tak się ta grupa nazywa, bawią się w uprawianie sztuki. Jeszcze to by... Nie, jest lepiej. No chodź zobacz. Zobacz sobie. Wstań i zobacz, że jest lepiej. O! Bardziej naturalne, bo one mi takie nagle w kolorze. W Żorach jest zarejestrowany nieco ponad 100 organizacji. Ta 50 mniej więcej to jest taka, z którymi mamy dosyć dobry kontakt. Korzystają z naszej oferty, my ich wspieramy. Z takich może oryginalnych stowarzyszeń, tak to nazwę, to mamy Wolną Kompanię Niezdobytego Grodu, która jest grupą pod w jednym ze stowarzyszeń. No, mniej oryginalna, ale to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest naszą taką wyinkubowaną organizacją od początku do końca. W tej chwili blisko 300 osób tam uczęszcza na zajęcia w bieżącym roku akademickim. Dalej mamy Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, Iskrę Inicjatyw Lokalnych Progres. To są, jest stowarzyszenie po prostu partner, który zajmuje się dziećmi z, no nie chcę powiedzieć, że z trudnych rodzin, ale z rodzin z problemami. Są stowarzyszenia artystyczne, muzyczne, stowarzyszenia, które zawiązały się po to, żeby przy szkole pomóc. Dzięki temu, że istnieje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, mamy po prostu miejsce, mamy lokal, w którym możemy przebywać i prowadzić swoją działalność. Jeżeli chodzi o pomoc ze strony inkubatora, pracownicy inkubatora służą nam pomocą w zakresie, powiedzmy, czy tam drukowania, czy kserowania, czy pisania wniosków o dotacje. Także jest to współpraca na szeroką skalę. Oni są po prostu fachowcami. Udało nam się zintegrować środowisko, zwłaszcza tych organizacji, które są tutaj na miejscu. One zaczęły sobie ufać. I to jest tak najważniejsza rzecz. Zaczęły te organizacje razem ze sobą współpracować, rozmawiać, organizować wspólne rzeczy.